Wiem, mam tę zabawkę robota. Ma przycisk, który sprawia, że wydaje dużo hałasu i szaleje. Kilka razy użyłem jej, żeby przestraszyć tatę, kiedy był w piwnicy. No, widzicie. Tata kupił mi tą lampę lawową na wyprzedaży garażowej. Dość retro, ale pomyślałem, że jest fajna. Zbyt zestresowany, żeby coś naszkicować teraz. Ciekawe. Nie będę potrzebował tego wentylatora, skoro lato się kończy. Mogę go włączyć i wyłączyć, co ciekawe. Czyli co, chcecie mi wmówić, że jest wszystko w porządku, tylko że nie. Ja doskonale wiem, że nie. Czy coś tu może znajdę? Faktycznie znalazłem baterię ukrytą pod ubraniami. Dobrze, że tym razem szukałem głębiej. Widzicie? Telefon mamy. Wygląda na to, że są tu jakieś wiadomości z wczoraj. Szkoda, że nie mogę ich przeczytać. Kilka z nich mojej rodziny. Mama i tata na Halloween. Babcia trzymająca mnie, gdy jeszcze byłem niemowlakiem. Okej. Spoko. O, można korzystać z włączników. Przepalę! O! Niech stanie się światło! Osiągnięcie za przełączenie 10 razy światła. Ja po prostu wspomniałem. Wow. Mama trzyma tutaj swoje stroje medyczne. Czy zostawiła tę baterię? Yeah, bateria! Yes, indeed. Ja muszę przeszukać cały dom, póki jest spokój. Póki mnie ten skurczybyk nie goni. Bo ja tu dużo baterii mogę posnajdować. Strych. Nie ma na strych. Mama kołysała, dobra, to już czytałem. To jest drabina. Wygląda na to, że została tu bateria. Mogę ją zabrać. Świetnie. To jest ta zabawka, która mi się wtedy przydała do odstraszenia boniacza. Tu już nie ma nic ciekawego, dobra. Schodzimy na dół. Fajnie, kilka baterii na plus. Kilka baterii na plus jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Wiem, że tam mogłem zejść na dół, ale nadal szukam baterii. O, fuck me. Mój przyszły szóstoklasista się obudził, co? Pierwszy dzień szkoły, nadal śpisz, młody człowieku? Mam nadzieję, że nie. Miałem najdziwniejszy sen w życiu, o tacie. Nie martw się, z tatą wszystko w porządku. Czeka na ciebie w jadalni. Co? Dobra, zaraz. Zaraz, piwnica moment. Czy znajdę tu coś ciekawego? O, bateria może się przydać, świetnie. Zakorzenione stare pudełka są tutaj, odkąd pamiętam. Mechanizm oporu wagi. Okej, to jest ciekawe znalezisko, jak na własną piwnicę. Dobra. Kojarzę ten dźwięk szczura. Czemu mam wrażenie, że kojarzę ten dźwięk szczura? Czy to nie jest ten sam ambient szczura, który został użyty chyba w Sister Location? W Sister Location chyba był ten ambient szczura używany. Albo mi się coś źle kojarzy. Nie zareagujesz na to, że skaszy światło. Znalazłem numer telefonu do Jeff Pizza. 555-5333. Mama robi najlepszy bekon. Zawsze pyta, czy chce więcej. To moja osobista zasada, żeby nigdy nie odmawiać bekonu. Mogę z tobą pogadać? Śniadanie jest na stole w jadalni, powinieneś się pośpieszyć i zjeść zanim wystygnie. Zjem z tobą jutro, mam coś do załatwienia przed pracą. Jeans potargał mój różowy, puszysty szlafrok, więc muszę go zanieść do krawcowej, zanim się jeszcze bardziej postrzępi. Coś musiało ją naprawdę przestraszyć wczoraj w nocy, biedna dziewczyna. No, ciekawe, co ją wystraszyło. Może wielki opętany boniacz? No i tu będzie to zaskoczenie. Może dzisiaj podziękuję za śniadanie. Ale twój tata chciał zjeść z tobą śniadanie. Może innym razem. No cóż, nie zapomnij zabrać drugiego śniadania, żebyś nie był głodny. O mój Boże, on jeszcze za mną kręci głową, skubany. Dodatkowa bateria. Okej, rok się nie zmienił dzięki kalendarzu. Ekskluzywne naczynia, które używamy tylko na święta. Mogę wejść ci pod stół? Nieważne. Na zwrot nie zapomnij swojego lunchu. O, skubany. Dobra, źle poszedłem. To muszę przyznać, jestem trochę głupi. Muszę zabrać lunch. No, tu jest lunch. Dzięki, mamo! Idź do szkoły. Co ja w ogóle za rzeczy tu znajduję? Pułapka na szczury, zwykła pułapka na szczury. Jeff musi kupić więcej takich.
Portfel taty, drewniane kule, matryca puzli, 14-pinowy chip, który generuje losowe puzzle w grze. Okej. Czy to nie będzie mi służyło do naprawienia któregoś z arcade'ów przypadkiem? Mechanizm oporu wagi, zestaw wagi dźwigni, które mogą przeciwdziałać ruchowi joysticka. Czy to będą moje sposoby na cheatowanie w grach arcade'owych, czy jak? Drewniane kule ze starej gry arcade. To też pewnie przyda mi się do cheatowania w grze arcade'owej, bo to mi pozwoli mieć więcej rzutów, I guess? Tak to wygląda, jakby to mi miało pomóc cheatować. Kanapka z szynką i serem, najbardziej typowy szkolny lunch. Ale pułapka na szczury mnie akurat bardzo dziwi. Intrygujące. Dobra. Pa, tato, idę do szkoły. Telewizor. Nadal mamy nagranie Zendrelix kontra Mecha Zendrelix na TVR. Chciałbym obejrzeć to teraz z tatą. O, sorry, ziomuś. Twój nowy tata myślę, że nie byłby bardzo zainteresowany oglądaniem filmów. Na półce jest zdjęcie babci, nadal mieszka w pobliżu. Moi rodzice nie chcieli, żebyśmy się przeprowadzili zbyt daleko od niej. To jeden z powodów, dla których zostaliśmy w tym martwym miasteczku. No. Niestety. Okej, czyli co, mamy iść do szkoły, zgaduję. A co by się stało, gdybym poszedł teraz do młyna na przykład? Czysta ciekawość. Czysta ciekawość, bo teraz jest tutaj dzień, więc jest jasno. Jest napisane iść do szkoły. O, tu są drzwi. Młyn zamknięto 3 lata temu, bo wszystko inne w tym mieście jest zamknięte od tamtej pory. Okej, tu nic mi nie powiesz nowego. No ja tu nic nowego nie ma. Do biblioteki mógłbym się też wybrać, ale... Może innym razem, co? Ja myślę, że tutaj jest bardzo dużo fajnych, ukrytych rzeczy w tej grze. Okej, szkoła. Okej. Nie mogę przestać myśleć o tym czymś. Chciałbym po prostu uciec. Ach, kto by mógł jeść lunch w takiej chwili? Jesteś pewien, że to dobry pomysł, Jet? Możesz odejść, jeśli będziesz taki tchórz. Takim tchórzem. Czy to jest dynamit? No nie. Ej, kto to zrobił? Uciekaj! Zastanawiam się, czy ten dzieciak ma jeszcze jakieś. No, wybuchowe rzeczy mogą być spoko. Okej, wszyscy wracamy do klasy. Ja nie w kosze, teraz daj spokój. Moja rodzina ma 3 koty. O, kocham koty. Mam 2 psy. Mam królika. 3 kropki. Nienawidzę królików. O, ciekawe dlaczego. O, bateria mam nadzieję, że jeszcze działa. Okej. Spokojcie się, klasu. Pamiętajcie, że dzwonek musi zadzwonić, zanim będziecie... wolni. Moja rodzina kiedyś chodziła na wrotkowisko po pierwszym dniu szkoły. Przynajmniej ty, gdzie mogłeś iść. Ja teraz nigdy nie będę mógł, bo już go nie ma. Ech, wolałbym raczej siedzieć w domu i grać w Field coś tam. Chyba miałeś na myśli zacząć pisać wypracowanie o Washingtonie Irvingu, prawda? Nie mogę uwierzyć, że faktycznie mieliśmy lekcję w pierwszy dzień szkoły. Mieliśmy dziś lekcję? Tak, potrzebowałeś czegoś hasła? Potrzebuję... Właśnie, nie, nic, pani Miczam. Przepraszam. Pani Miczam. Było powiedziane, że to jest nowa nauczycielka. W tamtym drugim wymiarze, co nie? Okej, czyli co? Teraz będę na korytarzu i będę mógł znaleźć osobę. Back to school. Powrót do szkoły. Ostatni gwóźdź do trumny wakacji. Tu jest otwarte. 0 dzielone na pół to 0. Prawdopodobnie podręcznik do matematyki. Walidator kuponów. What the heck? Co to w ogóle jest? Walidator kuponów. Tak patrzę, bo tutaj są tornistry i w ogóle, że można przeszukać takie rzeczy i pewnie coś znaleźć ciekawego. Wygląda na to, że w piątek jest zjazd sportowy. Powinno być naprawdę fajnie.
To ty chyba wysadziłeś. Hej, jesteś tym dzieciakiem od petard? Mam na imię Jet, ale to też brzmi całkiem nieźle. Masz jeszcze jakieś, które mógłbym pożyczyć? Po pierwsze, dzieciaku, nie możesz po prostu pożyczyć petardy. Są jednorazowe. Okej, to możesz mi jedną dać? Masz pojęcie, ile te rzeczy kosztują? Powiem ci co, zazwyczaj jestem w bibliotece po szkole. Przynieś mi coś, czego nie mogę dostać nigdzie indziej. A może się wymienimy? Dziękujące. Podsłyszałem, jak dozorca rozmawiał dziś po południu ze swoim mopem. Musi być opętany przez jakiegoś sprzątającego ducha. Nie wiesz, co to znaczy opętanie, ziomuś. Nie uwierzysz, co się dziś stało na lekcji przyrody. Próbowaliśmy zrobić model wulkanu i eksplodował na nauczyciela. Cała klasa wręcz eksplodowała śmiechem. O, mam genialny pomysł na nasz szkolny konkurs talentów. Występ połączony z walką, walony z wodą. Na walony z wodą, to powinno być balony. Okej, będzie epicko. Wow, brzmi nieźle, dlaczego balony wodne? A dlaczego nie balony wodne? Nie uwierzysz, co dziś się stało na lekcji przyrody. A, o poziom. Bateria, mogę jej użyć w swojej latarce. Mamy więcej pucharów niż drużyna z liceum. Tak, są bardzo wkręceni w kickball, ale i tak. O, to mogę wyjść na zewnątrz. Nie chciałem. Może przeczytasz książkę o tym, jak nie być frajerem? Ha! Chodźcie, przestańmy marnować czas na tego nerda. Come on, nie chciałem wychodzić. Będę miał teraz nieskipowalną cutscenkę z dziewczyną, która mi się podoba. Nie słuchaj, Dylan jest zazdrosny, bo umiesz czytać. Haha, dzięki. W mojej starej szkole też dokuczali mi za czytanie. Cóż, muszą być naprawdę głupi. Czytam mnóstwo sci-fi, co czytasz? Mitologię starożytnej Grecji. O, a miałem zamiar się za to zabrać. Haha, to nie różni się zbytnio od science fiction. Chodzi o bycie odważnym podczas niemożliwych sytuacji. Cóż, jeśli kiedykolwiek chcesz przeczytać coś z obrazkami, chętnie pożyczę ci komiks. O, jeśli lubisz sztukę, może przyda ci się ta rzecz. Pomagałem dziadkowi... Pomagałem. Gabriel, to jest dziewczynka. Pomagałem. Te tłumaczenia. Pomagałem dziadkowi sprzątać wczoraj i znalazłem jego stary szkicownik. Są tam fajne rysunki. Fajne rysunki? Lubię fajne rysunki. Szkicownik. Zakaz jedzenia w publiczności. LOR! Dlaczego zaczyna brzydko pachnieć? Co to za zapach? Technik drugi też zauważył zapach, to nie tylko ja. Problem firmowy 83. Naprawy wewnętrzne badania torsu mają być opóźnione. Nowe zachowanie, sierpień. Chica robi gniazda ze śmieci. Uświadomić pracowników, że wszystkie śmieci muszą być wyniesione przed zamknięciem. Wyłącz protokół węchu w ciągu dnia, aby uniknąć kradzieży jedzenia przez Chica. Dzieci płaczą, gdy widzą endoszkieletowe usta. Nie próbuj grać na gitarze Bonnie. Obwody aktywują protokół duszenia. Wszelkie awarie modułu głosowego muszą być zgłaszane wyższemu kierownictwu. Dostosuj uścisk znowu złamana dziecku kręgosłup. Co? Dlaczego to jest w ogóle protokół? Znowu dostosowuję. Ile razy to już było? Co? Przykleić kapelusz do głowy, dzieci ciągle go kradną, kierownictwo nie dba o bezpieczeństwo, szczęki nadal nieprzewidywalne w nowych modelach. Dlaczego on ciągle krzyczy? Trzymaj jasne błyski z dala od oczu Frediego, powoduje to jego szał i przepalanie obwodów, zakaz błysków kamery. Pamiętaj, że ciemne oczy obserwują. Co tu jest napisane? Programowanie AI powoduje, że Freddy śledzi uczestników imprezy pilnując drzwi. Technik drugi przypisany. Technik drugi coś wie, gdzie on jest? Freddy ciągle próbuje zdjąć swoją głowę. Technik drugi przypisany. Żadnych rave'ów. Technik nie pojawił się 5 razy z rzędu. Zanotować na później. Ale tu jest lore. A to jest lore tego, jak animatroniki działają. Losowe rzeczy zaczynają pojawiać się w miejscach, gdzie nie powinny być. Zachęcaj innych do czujności. To naruszenie kodeksu sanitarnego. Nie, że kierownictwo się tym przejmuje. Coraz więcej losowych rzeczy pojawia się i wszystko zaczyna tworzyć okrągły stos. Wyraźnie utworzył się stos z wgłębieniem po środku. Chica przyniesie skradzione jedzenie do stosu i zje je. To jest ten jej, to jest jej gniazdo. Ostatnia aktualizacja zabezpieczeń usmażyła AI. Chica utknęła w protokole konserwacji jako mechanizm samo uspokajający w nocy podczas rund ochronnych. Gryzie, trzymaj palce z dala. Ktoś dostał się do modułu głosowego babeczki i zaprogramował go, aby warczał. Technik drugi został poproszony o zbadanie sprawy. Technik drugi zaginął? Gryzie, trzymaj palce z dala. Co? Okej.
Nowy model gitary, struny Bonnie teraz pękają przynajmniej raz w tygodniu. Zmieniaj je nawet, jeśli są jeszcze całe, aby uniknąć zerwania na scenie. Zachowaj stare jako zapas. Wyższe kierownictwo zażądało, aby wszystkie stare struny zostały wyrzucone poza obiekt z powodu toczącego się procesu sądowego. Technik drugi został poproszony o wyrzucenie ich do młyna przed końcem dnia. Do młyna? Pewnie nie chcą być pozwani po incydencie z porażeniem prądem, biedne dziecko. Nawiązanie do FNAF Movie. Piękne. Szczegółowy diagram oka animatronika. Szczegółowy diagram warstw kostiumu. Pełny kostium, wypełnienie, endoszkielet. I jakieś trzy rzeczy, jakieś missing naklejki. Ej, mega fajne. Ej, mega fajne, podoba mi się. Niemożliwe, był kiedyś jakimś technikiem, więc to tylko bazgroły i notatki z tej z jego starej pracy. Nie chciał o tym rozmawiać. Miałam go wyrzucić, ale nie chciałam marnować papieru, wiesz? Aha, tak, a tak w ogóle mam na imię Gabriele. Gabriela. Jestem Oswald, to interesujący szkicownik, Gabriel, dzięki. No bardzo interesujący bym nawet powiedział. Nie będę już dzielił się żadnymi nowymi szkicami, nie chcę widzieć tych potworów w szkole. To jest pryncypal. Te szafki są nieużywane, odkąd zamknęli młyn. Nie ma wystarczającej liczby uczniów, żeby były potrzebne. Tam jest pryncypal. W tym przypadku nie ma niczego, by mógłbym użyć. Piłka. Grania w kosza teraz? Moja rodzina ma trzy koty. A, to było to. I nie przestali o tym gadać. No, wchodź. No, Aha. No okej. Pryncypałki. Idziemy do pryncypałek, co wy na to? Pryncypałki. Oprawiony artykuł z gazetki szkolnej. Nagłówek dotyczy czasu, kiedy wygraliśmy turniej kickballa. Tato przychodził na zebrania rodziców. Wątpię, żeby to coś też przeszło. Przyszło, nie przeszło. Jeśli zmrużę oczy, mogę stąd zobaczyć mój dom. Ciekawe. U pryncypałek nic nie ma. Okej, wywaliłem się. Naprawdę? Mogę się po prostu wywrócić? Pewnie jak za dużo biegam, mogę się wywrócić. No dobra, i guess, że chyba trzeba stąd iść. Wykorzystaj ten szkicownik dobrze. Jasne, wykorzystam dobrze. Czyli miałem stwierdzenie, że spotkał się z ziomem w bibliotece, więc tam się spotkajmy. Możesz biec przez drzwi automatycznie, trzymając shift. Dobrze wiedzieć. Wracaj do domu. O, come on! Miałem się z nim spotkać. No i dupa, wracamy do Boniacza.